powinna wszędzie ze mną jeździć i mnie zapowiadać, po prostu to jest mistrzostwo świata. Czuję się dowartościowany. Pięknie. No, wie pani, to taka robota, że się całe życie uczyłem popisywać, bo to od podstawowej szkoły muzycznej trzeba było już pod kolanówkach i na słupeckach, żeby bili ludzie brawo. Jakoś to po latach się udało mi się utrzymać, jak ja mówię, na powierzchni mętnej wody show biznesu. No i dzięki takim fantastycznym salom jak tutaj i zaproszeniu, za co serdecznie dziękuję. No pięknie, pięknie, no jest po prostu, robi się jest u nas, energia. Jest, robi się u nas jak na zachodzie. No, są coraz piękniejsze sale, coraz publiczność, która chce tego oglądać. Mają ludzie dość telewizji, już nie, już chodzą, chcą bezpośrednio uczestniczyć w premierach filmowych, teatralnych, w koncertach. Coraz więcej tego jest. Ale z drugiej strony ma ten drugi, ten kij ma dwa końce, że z drugiej strony jest taki, przez to się zrobił zalew komercji, prawda? No bo komercja jest, no a komercja zabija sztukę, tak jak mówi mój szwagier i ma świętą rację. Bo przecież komercja to jest coś takiego, żeby je jak najszybciej się sprzedało, żeby jak najkrócej trwało, bo następny towar musi wejść. A meritum jakby, ja nie tylko mówię o broń Boże, o swoim koncercie, natomiast mówię o wszystkim, o sztuce, o malarstwie, o kinie, no, no, o teatrze, o estradzie, która jest jedną z najtrudniejszych sztuk, uważam. No bo to jest bardzo, bardzo bliska granica, żeby nie przekroczyć. Tak, żeby nie przekroczyć, tak. Granica jest rzeczywiście cienka. Nie poddać się publiczności, bo publiczność wyniesie na górę, po czym zniszczy, wyrzuci, wypluje, koniec. Za wizytę w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawił nam pan wielką przyjemność, wielką radość. Dziękujemy serdecznie. Fajny chłop jestem poza tym, nie? Znakomity. Dziękuję. To możecie wyciąć.